To było wielkie święto muzyki, bo tak bez przesady można nazwać jubileusz 25-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Jastrzębiu-Zdroju, który odbył się 23 października w kinie Centrum. Dyrektor Stanisław Śmietana nie krył wzruszenia, wspominając czasy, kiedy powstawała szkoła, mówiąc o jej największych sukcesach. Nie spodziewał się, że zostanie uhonorowany srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. No, dla mnie bardzo wielkie wzruszenie, że zostałem doceniony. Nie spodziewałem się tego, ale mnie to zobowiązuje do dalszej pracy. Czyli tak jak powiedział pan dyrektor, że jak będzie sala koncertowa, to będzie złote oznaczenie. I to jest chyba to, że trzeba jednak niestety, ale jeszcze dużo, dużo pracować. W tej wyjątkowej chwili zwrócił się również do uczniów. Życzyłbym im pięknego sukcesu, żeby dalej mogli się rozwijać w tej naszej szkole i osiągnęli sukces, udając się do akademii, na uniwersytet, na studia dalsze muzyczne. Także i pedagodzy zostali nagrodzeni odznaczeniami za długoletnią pracę, osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie. Jednak prawdziwą gratką dla melomanów był występ znanej i utytułowanej orkiestry Sinfonia Warszawia, która dała świetny, zapierający dech w piersiach występ. Publiczność nagrodziła go owacjami na stojąco. Nie bez przesady można powiedzieć, że jubileusz tak zacnej placówki zostanie na długo w pamięci jego uczestników.